Tomek Poremski i Darek Augustyn są uczniami klasy pierwszej D gimnazjum. Dzisiaj czeka ich trudny sprawdzian z biologii. Chłopcy mieli 2 tygodnie, żeby się do niego przygotować, ale tego nie zrobili. Zastanawiają się teraz, jak uniknąć klasówki. Ale mam coś lepszego. Nowiutka, prosto z Ameryki. Smród bomba. Co? No, chłopie, zdetonujemy to w sali biologicznej. Jak gruszka poczuje ten zapach, to choćby ją diabły brali, to za nic nie zrobi tego sprawdzianu. Ale dobra, dawaj mi to. Czekaj, chcę przeczytać, jak to działa. Oddaj mi to, zaraz idź. Dzień dobry. Dzień dobry. Ojejku, ile w was energii. Panie profesorze, ale zamiast lekcji fizyki moglibyśmy się pouczyć biologii? Nie mieliście czasu w domu na naukę biologii? No, niektórzy nie mieli. Ale teraz jest fizyka. Dalej, daj mi to. Poczekaj. Nie ma napisane po polsku, jak to działa. To są te obrazki. Naciskasz i słychać taki charakterystyczny dźwięk i w środku pęka tlen worczy. I wtedy ta zewnętrzna folia tak puchnie i rozrywa bombę. I lepiej, żeby cię przy tym nie było. Czemu? Chłopie, jest taki smród, jakby szambo wybierali. I gruszka na pewno nie zrobi z tego sprawdzianu, jak to poczuje. Darek, Tomek, chcecie do tablicy? Nie, panie profesorze, my nie. No ale widzę, że macie bardzo dużo do powiedzenia. Zapraszam, Darek, do tablicy. Proszę, Darek, podaj mi wzór na prędkość. Ja nie umiem. Jak tu się nie przygotowałeś? To jest śmierć. Wychodzimy. Śmierdząca bomba, która miała posłużyć jako środek do uniknięcia sprawdzianu z biologii, przypadkowo wybuchła na lekcji fizyki. Tomek jest zły na kolegę, że popsuł jego plan. Teraz chłopcy muszą wymyślić coś innego, żeby nauczycielka odwołała klasówkę. Ktoś rozsypa jakąś substancję, po prostu jest tak nieprzyjemny zapach, że nie da się wejść do klasy. Chyba sala informatyczna jest teraz wolna, może tam dokończysz. A, racja. Marcin, idź do portiernik już do sali informatycznej. Ja wywietrzę salę, weźmiecie swoje plecaki. Proszę, do sali informatycznej, tam sobie porozmawiamy, dobrze?